Hiszpański temperament, czy któremuś z kierowców się on objawi na samym starcie? Ferrari czy Mercedes Kaszanka już z karą drive-thru za falstart? Ferrari wystartowało średnio, Mercedes do pierwszego zakrętu utrzyma to pierwsze pole. No zobaczmy, Ferrari tutaj próbowało zewnętrznej, ale to były tylko niestety próby i na tym wszystkim się zakończyło. Białkowski już tam powalczył z Red Bullem i wyzyskał tą trzecią pozycję, czy też utrzymał w sumie. Piekarczyk musi się bać. W sumie nie wiem, czy nazwać siostrzanej ekipy, ale można w ten sposób ująć. W tym momencie Alfa Romeo, jeszcze Alfa Romeo, dumnie w lusterkach Ferrari się ciągle znajduje. Tam z tyłu jakieś zamieszania, Saivu gdzieś tam już głębokie czeluści zaczyna zwiedzać tam. The Introvert Guy w ogóle gdzieś poza trasą. Ale wróćmy z powrotem do czołówki. Tutaj potencjalnie pozorny spokój, ale to wszystko może w każdym momencie się zmienić. A McLaren w jedynce już pokonuje Ferrari i obejmuje piątą pozycję nam Kaczorowski. No będzie tutaj na pewno zbliżał się, będzie chciał tutaj na pewno przycisnąć. I co ciekawe, tych dwóch kierowców również w jednym zespole. Zupełnie inna strategia, Bagietta na softach startował do tego wyścigu. W tym momencie przymiarka do ataku na Ferrari, na Gajewskiego. Dość walka z przodu, Tomasz Wrona, atak na Tomasza Białkowskiego i udany, naprawdę świetny manewr do pierwszego zakrętu. Jeszcze tutaj próba. Na palcach jednej ręki, a w tym momencie zmienia nam się lider. Kierowca Ferrari będzie nam liderować w Grand Prix Hiszpanii. Tutaj kłopoty i kierowca Astona Martina, jakiś szeroki wyjazd tutaj przepuszcza w tym momencie. To nie ma sensu. Problemy drugiego Red Bulla, chyba tak jest. Ależ tutaj teraz jakieś dziwne manewry. Przepraszam, Piekarczyk kontra Paweł Susa. Max skoczył na podium. No właśnie, Max Verstappen 10 przeskoczył na 9. Pamiętamy również przecież Williamsa w 2019 roku, a w tym momencie wymiana pomiędzy McLarenem a Ferrari. McLaren dosyć w ostatnim momencie to atakował. Napędzony Mercedes. No, aż złapałem na chwilę oddech, bo nie chciałem, żeby tutaj doszło do jakiejkolwiek sytuacji. No wiemy, że to jest trójka, która się zna. No, objąć jak najszybciej prowadzenie i odjechać, ale to się niestety nie udało według tej strategii. Zobaczymy, jak się to tempem uda. No dokładnie. Pozdrawiamy oczywiście Filipa, bo usłyszał nas na transmisji, także nie zdążył poskładać sprzętu, także no widać, że tutaj jakaś zmiana techniczna, więc pozdrawiamy oczywiście. No jak widać, Filip, no zastępstwo masz genialne. Bartek, Klaudel w tym momencie już na szóstej pozycji. Za 10 do 4 zostaną, ale za 4, które można zyskać sporo na tempie. W tym momencie walki o piątą pozycję między innymi. Piękna linia, pięknie wyszedł i dzięki temu zdobył przewagę. Tak jak teraz próbuje zdobyć przewagę atakujący haubica, również na Pawlikowskiego i mamy kontakt i odbicie Astona, no dosyć mocne. Przed nami kierowcy Ferrari, no muszą to dobrze rozegrać. Przede wszystkim Piekarczyk musi odjechać swojemu teammate'owi, żeby ten zrobił potencjalnie poduszkę. Chyba że tempo jest w stanie utrzymać naprawdę i Gajewski na dobrym poziomie. Na to trochę liczy, można powiedzieć, że Ferrari na ten moment 0,2 za nim. Będzie chciał w ogóle atakować swojego teammate'a? No nie będzie chciał atakować i mnie odpuszcza w tym momencie. Na telemetrii z jego oczywiście kokpitu było widać, jak gaz tam był odpuszczany. W tym momencie Tomek Białkowski szuka tej linii, szuka tej idealnej linii, żeby tutaj wyjść. Jak najlepiej się mu tylko da i zwyciężyć w tym pojedynku. No i wewnętrzna, no agresywnie, bardzo agresywnie już tam domykał. No ewidentnie, moim zdaniem, tam linia już należała do kierowcy Ferrari. Z rezultatem na korzyść Gajewskiego. No i już oczywiście Gajewski musi patrzeć w lusterka, bo już jest Paweł Susek. No szukał tego swojego miejsca. Dlaczego go nie dostał? To też pytanie do Pawlikowskiego.
raczej skupiać się na tym, żeby się podczepiać do nich, zbliżać się, bo naprawdę ma dzisiaj szansę Hubert na zajęcie bardzo dobrej pozycji, ależ wypchnięty teraz Quiet, czyli Tomasz Wrona właśnie przez Pawlikowskiego, no naprawdę będzie chyba troszkę zgłoszeń dzisiaj na Astona. To Seba niestety po raz kolejny nie radzi sobie tą ilością mocy, jaka jest dostępna, bo i tak w jeden uderzenie w tył samochodu Ferrari. Jeżeli są w Mercedesie uszkodzenia, to nie wygląda to najlepiej. Niestety realizator tam w ogóle jakąś dziwną kamerę nam odpalił, że nie było tego widać. Na szczęście na odglądzie, było widać? Było widać z pierwszej... A akurat patrzył do tyłu, kiedy ja spojrzałem na główną transmisję. No spojrzałeś, słuchaj, trzeba było wcześniej. Oj, tutaj teleportnęło w tym momencie Pawlikowskiego, no i to nie jest wyprzedzenie przed linią startu mety, tylko po prostu jakiś błąd łącza u kierowca Aston Martina. No naprawdę, już chciałem powiedzieć, że Pawlikowski będzie tutaj grał główne skrzypce, będzie troszeczkę przeszkadzał kierowcom. Mocne zamieszanie, no tutaj Boże kochany, trzech kierowców Ferrari, Mercedes, dużo nerwówki jak widać. No nie wiem, naprawdę przepraszam, aż za nie mówiłem, co tu się dzieje. Tomasz Białkowski normalnie wyglądał, jakby jechał jak wariat, i co tam się stało z Alpinami? No i wracamy do tej czołówki, bo tutaj naprawdę mocno się dzieje. Ferrari za Niemirowskim, czyli Gajewski za chwilę będzie wyprzedzał. Myślę, że nie będzie czekał, jeszcze próbował tutaj wepchnąć się między Astona a Bandę. Ale to nie był chyba najlepszy pomysł. Ferrari i Red Bull na pierwszych pozycjach, proszę państwa, i w tym momencie Piekarczyk zdobywa pierwszą pozycję, to i kontakt był z Wroną. Co się wydarzyło ze skrzypkiem, gdzie on tam spadł, gdzieś poleciał nisko, ostro. Wraca z powrotem do punktów, tu jest w ogóle wielkie zamieszanie przed nimi. Ciągle walczący o podium, o drugie miejsce w tym momencie Susek. Jeszcze za chwilę będzie mieć pewnie chrapkę na Piekarczyka, ale może to niestety nie wystarczyć. Wydaje mi się, że na pewno, zobaczymy, jeżeli chodzi o te kary na Susek torze pierwszy. Na 100%. Piekarczyk Susek jakąś pierwszy. Karę dostał. Piekarczyk miał tą piątkę, tak samo jak Quiet miał tą piątkę. O to będziemy musieli zapytać panów, więc wydaje mi się, że tutaj z powrotem naprawienie klasyfikacji trzeba będzie zrobić, bo potencjalnie wywiady wyglądałyby specyficznie przez błędy gry, więc o to trzeba szybciutko się, powiedzmy, doinformować o tą informację. No i wrócimy oczywiście na wywiadach z tą bardziej oficjalną, najlepszą piątką, chociaż tu jeszcze będzie milion incydentów, więc proszę się do niej tak mocno nie przywiązywać i nie przyspawać, aż tak bym powiedział, bo to naprawdę może być sporo jeszcze zamieszań, nie zdziwię się, jak Pawlikowski wypadnie.